Tomasz Majewski, dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą, był gościem specjalnych zawodów lekkoatletycznych Mikołaj z Gwiazdą, które odbyły się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mikołajkowe zawody Kids Athletics, zorganizowane przez Ośrodek Lekkiej Atletyki Radom we współpracy z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, odbyły się już po raz trzeci. W zawodach wzięły udział reprezentacje kilkunastu radomskich szkół podstawowych. Emocje rozgrzewały do czerwoności, ale w tych rozgrywkach każdy był zwycięzcą. W zawodach wzięły udział reprezentacje kilkunastu radomskich szkół podstawowych, które rywalizowały m.in. na torze przeszkód oraz w konkurencjach rzutowych. Najlepsze okazały się drużyny z PSP 15, 23 i 26, jednak medale otrzymali wszyscy mali sportowcy. Celem imprezy było jak zawsze zachęcenie najmłodszych do aktywności fizycznej oraz popularyzacja lekkiej atletyki. Lekkoatletyka to królowa sportu nie tylko dlatego, że jest najfajniejsza, ale dlatego, że jest podstawą każdego treningu w każdym innym sporcie. Jeśli na początku drogi dzieci spotkają się z lekkoatletyką, to nie muszą zostać lekkoatletami, mogą zostać każdym innym sportowcem, a te podstawy zdrowe będą miały, dlatego trzeba dzieciakom pokazywać lekkoatletykę, trzeba je nią zainteresować, a przede wszystkim trzeba sprawić, żeby się świetnie bawiły i to dzisiaj na imprezie mieliśmy. Kids Athletics to doskonały program, który zachęca dzieci do aktywności fizycznej. Zapewnia wszechstronny, równomierny rozwój fizyczny od najmłodszych lat. Wszyscy uczestnicy sportowych zmagań otrzymali dyplomy oraz medale z wizerunkiem mistrza olimpijskiego. Patronat nad zawodami objął prezydent miasta Radomia.